Także jedziemy, mamy zaplanowany poród. Pacjentka jakaś chce, już mówi, że ma ze mną dziecko. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest 7 maja. Dzień pamiętny będzie. 7 rano, jeszcze nie ma 7 rano. 6:40 rano. I zaczynamy tego vloga, znaczy myślałem, że zaczynamy we dwójkę. Zaczynamy tego vloga we dwójkę. Cześć. I to jest nasz ostatni vlog we dwójkę. Ale nie rozstajemy się. Dochodzi do nas to z brzucha dzisiaj. Ostatni moment w dwupaku. Ostatni moment w dwupaku. Dla mnie. Także jedziemy, mamy zaplanowany poród. Zaplanowane, bo mała nie chce wyjść, opiera się nogami. Jest w odwrotną stronę, więc trzeba ją wyciągnąć. Także jedziemy o 7 rano, 7:30 mamy być w szpitalu i jak się uda coś nagrać, to wam powiemy mniej więcej na bieżąco, co i jak było. No, jak się tak. Czujesz? Wspaniale się czuję, trochę zdenerwowana, ale głównie podekscytowana. No. Już wszystkie złe emocje ze mnie zeszły przedwczoraj, więc dzisiaj są same pozytywne. Mała też podekscytowana, kopie od samego rana, mówi zaraz wychodzę, wstrzymajcie świat, bo zaraz wychodzę. No, także do zobaczenia później. To jest nasz szpital w Exeter, gdzie będziemy rodzić. Znaczy trochę Magda będzie, ja to tam bardziej będę się uśmiechał tylko. No dobra. Centrum Zdrowia Kobiet. Słuchajcie, i jesteśmy, oddział położniczy. Auto zaparkowane, waliza zaparkowana, torba taty zapakowana też ze sprzętem do nagrywania. Także. To co, idziemy, bo jest, miałam zegarka, ale jest 2 minutki jest. Mamy tylko. Mamy dwie Musimy minuty. Iść na oddział położniczy. Także lecimy, jak się coś uda nagrać ze środka, to nagramy. Trzymajcie za nas kciuki. No i słuchajcie, ostatnie chwile. Cześć. Prawie gotowi. Po przebieraniu już. Ja to jestem jak moje, lekarz. Jest sexy. Magda jest w sexy skarpetkach. Okazało się, że jesteśmy drudzy w kolejce, mimo naszych pośpiechów porannych. No tak, pierwsza pani, pacjentka już poszła, jakieś 40 minut temu, więc odliczamy tak mniej więcej, ile to czasu potrwa, podobno jakąś dobrą godzinę, tak? Podobno godzinę, tak. Tak, na tej sali operacyjnej. No i potem nasza kolej, więc mamy sekundę spokoju, bo tutaj przyszedł cały tabun tutaj personelu medycznego, się wszyscy przedstawiali i pytali, czy mamy jakieś pytania i mierzyli ciśnienie i USG i... Także było zamieszanie, ale teraz mamy chwilę spokoju dla siebie. Ale słuchajcie, i... to jest prawda, że w angielskich szpitalach dbają bardzo, latają, nie? Naprawdę bardzo dużo ludzi przyszło, każdy grzecznie się przywitał, przedstawił, tak, mówią, że jakiekolwiek pytania, nawet w trakcie zabiegu, w trakcie porodu, jakiekolwiek pytania przerywać, oni chętnie odpowiedzą, oni lubią być zajęci. Lubią odpowiadać na pytania, no. Tak. I przyszły dwie panie ginekologiczne. Dwie panie, które będą przyjmować poród, czyli te, które będą mnie ciąć i wyciągać natalkę. No, ale są bardzo młode, więc się teraz zastanawiam. W przyszłym tygodniu kończą 18. Zastanawiam się, ile one porodów przyjęły, bo naprawdę wyglądają młodo. No, one pracują w szpitalu, mają dostęp do różnych specyfików, to wiesz, one tam po 60 lat miały. No. Miło jest, bardzo fajnie. Taka pani tutaj też nami się opiekuje i to jest pani od właśnie spraw organizacyjno-logistyczno- posiłkowych. Tak. Także powiedzieli nam, że filmowania to tak nie bardzo podczas całej procedury, ale będziemy mogli robić zdjęcia, więc wam już nie będziemy dzisiaj, więc znaczy będę nagrywał pewnie później, jak już będzie mała z nami, ale na chwilę obecną kończymy nagrywanie, wkleję wam tu kilka zdjęć, żebyście zobaczyli, jak pięknie wyglądacie. Ja to jestem jak doktor na obchodzie dzisiaj i to pacjentka jakaś chce, już mówi, że ma ze mną dziecko. No. Także trzymajcie kciuki i do zobaczenia we trójkę. Na razie! Pa! Pa! Cześć wszystkim! Witajcie 3 dni później? Tak. 3 dni później. Dzisiaj dzień trzeci. Właśnie podjechaliśmy pod dom z małą i będziemy jej wszystko pokazywać i wprowadzać ją. Musimy ją uprowadzić po chałupie. Nowy adres. Trzymaj, pokaż tam, jak mała wygląda. No to będzie widać tutaj. Nasza dziewczynka mała, Natalka. Jest? Jest. Przedstawiamy naszą Natalkę. To jest krasnalik malutki.
śpi na razie. Tatuś dobrze prowadził, to utulił. Nasza kruszynka. Trzymaj. O historię, jak tutaj działają szpitale i czy jesteśmy zadowoleni, czy nie, opowiemy wam później. Jak później. Ale jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy zadowoleni, jest. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Tak. Opowiemy wam więcej, jak się rozsiądziemy w domu. Tak, cieszymy się, że już razem. No. Także idziemy do domu. Już się nie mogę doczekać. Do zobaczenia później. I taka magia telewizji, podróż w czasie. Słuchajcie, witamy. Witamy. Witamy 3 tygodnie później. Po tym, jak widzieliście nas ostatni raz w szpitalu, to dużo się stało. I nie mieliśmy kiedy nagrywać. Dzisiaj postanowiliśmy dokończyć tego vloga. To chyba najdłużej nagrywany vlog. W historii. Oby w trasie. Vloga zaczęliśmy w piątek 3 tygodnie temu. Dzisiaj jest 3 tygodnie, 1 dzień, sobota. Także Natalka właśnie wczoraj skończyła 3 tygodnie. Tak. No i co? I powiedzmy, jak to było, co było dalej po tym, jak wywieźli cię z sali na porodówkę, tak? No czekaj, bo kiedy skończyliśmy ostatnio nagrywanie, nagrywaliśmy, jak wchodziliśmy do szpitala? Czekaliśmy, tak. Nie, jak czekaliśmy na tej sali do czekania. Aha, sali do czekania. Tak. No zawołali nas, chyba koło 10 rano to było, prawda? Koło 10 rano, tak. 10:30 jakoś tak, para jedna była przed nami, my wyszliśmy po niej. No i się zaczęło. Była planowana cesarka, którą miałam po prostu zrobioną fantastycznie, profesjonalnie. Czułam się jak jakaś celebrytka. Taka byłam zaopiekowana. Marcin był ze mną na sali operacyjnej, co było fantastyczne. Jak widzieliście, był ubrany w te... Czy zobaczycie może w Tak, wrzucę tu jakieś zdjęcia. Wrzucisz, jak był ubrany w strój chirurga. Bardzo, bardzo miło było. Wszyscy się tam dobrze opiekowali. Było chyba z 10 osób na sali, prawda? No, jak nie lepiej. No, dostałam znieczulenie pajęczynowe, chyba tak to się nazywa, w takie w kręgosłup, czyli nie czułam nic od pasa w dół. Ale słuchajcie, żeby dostać znieczulenie, to najpierw dostała spray, który znieczuli miejsce, potem dostała znieczulenie, które znieczuli na tyle, żeby nie było czuć, że się dostaje to znieczulenie prawdziwe. Tak, także nic nie czułam, powiem wam, absolutnie nic nie czułam przy znieczuleniu, jeśli to ma sens. Najbardziej mnie bolało to, jak mi wkłuwali wenflon, bo akurat 2 razy niestety musieli to zrobić, więc to była najbardziej bolesna część całego porodu. I Natalka się urodziła w piątek, 7 maja o 11:52. No i urodziła się i wszystko dobrze. Malutka była, ważyła 2,800. No. Równiutkie 2,800 ważyła. W niedzielę się spytali, czy Magda chce iść do domu. Powiedzieliśmy, że jeszcze chętnie pojedziemy do drugiego szpitala w Tiverton, gdzie jest takie jakby Hilton. To jest Hilton, 5-gwiazdkowa porodówka. Taki to jest mniejszy powiatowy szpital, do którego można poprosić o jakby transfer na takie bardziej profesjonalne podejście i opiekę laktacyjną. Więc poprosiłam o tam o transfer. No i się pojawiliśmy tam w niedzielę wieczorem. To już był 9 maja. I okazało się, że jestem jedyną pacjentką na całym oddziale. Ten oddział w ogóle był 8-osobowy tylko. Ten porodówka była na 8 osób, ale ja byłam jedyną osobą, więc po prostu miałam niesamowitą opiekę. I na każde zawołanie pani pielęgniarka położna przychodziła i pomagała mi przy Natalce, więc to było naprawdę 5-gwiazdkowe doświadczenie. Super. A na następny dzień rano powiedzieli, przykro nam, nie mamy stafu, nie ma ludzi do pracy. Proszę jechać do domu. No tak jakby powiedzieli, że możemy jechać do domu albo wrócić do głównego szpitala w Exeter. Co nie wchodziło w grę, bo tam jednak naprawdę było bardzo, bardzo głośno i dużo osób, dużo się działo i taki był kocioł, więc ja już tam nie chciałam przebywać. No i pojechaliśmy do domu. No, z małą. Pojechaliśmy do domu, posiedzieliśmy 2 dni, pojechaliśmy na ważenie. Dokładnie. I okazało się, że mała straciła za dużo wagi i z powrotem do szpitala. No niestety, to było bardzo stresujące dla nas, bo sobie poszliśmy po prostu na ważenie, to był dzień 5 jej po narodzinach. Tak, na ludzie sobie poszliśmy ją zważyć. No, pani, która ją ważyła, powiedziała, że no niestety to się kwalifikuje do konsultacji pediatrycznej, bo straciła 13,5% wagi, a do 10 to jest w normie, no, także musieliśmy po prostu pojawić się w szpitalu. A w szpitalu, jak to w szpitalu, w stwierdzili, że zgubiła wagę i oni nie wiedzą dlaczego, więc muszą wszystko sprawdzić. Poziom żółtaczki idzie w górę, tak. I nie wiedzą, czy czasem nie ma jakiejś infekcji.
czy czegoś takiego. I na wszelki wypadek oni muszą dać antybiotyk. Znaczy się nie muszą, spytali się nas, czy mogą dać antybiotyk, ale że jak już dadzą, to będą musieli zakończyć kurację antybiotykową, która potrwa minimum 36 godzin. Podczas których musimy być w szpitalu. Podczas których musimy zostać w szpitalu, więc przygotować nam pokój. Mm. No i przygotowali nam pokój. Małą podłączyli pod wszystko, co tylko pod możliwe. Wszystkie różne urządzenia monitorujące diody, życie. Tak, monitorowane tętno, tak. Poziom tlenu we krwi. Co ona jeszcze miała? No wszystko. No także w sumie dwie noce żeśmy spędzili, bo mówią, że nie mają za bardzo miejsca dla nas, ale mogą coś przygotować i czy się zgodzimy spać osobno, w sensie w tym samym pomieszczeniu, ale czy na osobnych łóżkach. Mówią, no pewnie, że się zgodzimy. Na polówkach. Na polówkach, także zrobili nam na polówkach posłanie, żebyśmy byli z małą. Słuchajcie, non stop byliśmy z małą cały czas. Cały czas, tak. Nawet jak była podpinana pod te wszystkie monitory i tak trochę leżała w takim inkubatorze jakby, ale tylko dlatego, żeby był tam dostęp do wszystkich medycznych sprzętów. Naprawdę opieka fantastyczna. No poza tym, że to był szpital, więc to było wszystko bardzo stresujące. Mała była monitorowana non stop i co 3 godziny było jedzenie, taki reżim karmienia był. To było dosyć wykańczające dla nas obu, no chyba z różnych powodów. No dla mnie na pewno, dla Marcina pewnie też. Mm. Więc to trochę nas tam wykończył ten pobyt, tym bardziej, że byliśmy tam 5 dni, koniec końców. Dlatego nic nie nagrywaliśmy. No nie. Ale słuchajcie, wszystko jest w porządku. Natalka przybiera na wadze. Dzisiaj już przekroczyła swoją wagę urodzeniową o 180 gram. Tak, prawie ma 3 kg. Tak, 40 gram jej brakuje do 3 kg. Wszystko dobrze, rozwija się dobrze, my żyjemy, trochę tak, niewyspani, ale już lepiej już niż lepiej, było, tak, bo w domu oczywiście trzeba było się ogarnąć i wszystko od podstaw stworzyć, żeby taką małą tam zaopiekować się nią, więc... Słuchajcie, okazało się, że wszystkie przygotowania przed porodem, po prostu szlak trafił, w ogóle nie był dom gotowy, trzeba było wszystko poprzestawiać, pozamawiać jeszcze milion dziwnych rzeczy, ale mała już się budzi. Chyba musimy troszkę wcześniej na spacerek. Także idziemy jeszcze połazić. Słuchajcie, szybko jeszcze tylko kończąc, wszystko jest w porządku i pojutrze jedziemy z małą na pierwszy kemping. Także mała 3 tygodnie i 3 dni będzie miała, no. Jak będzie pierwszy raz jechać z przyczepą kempingową. A resztę wam powiemy zaraz gdzieś po drodze. Słuchajcie, to jest właśnie o... Natalka, powiedz cześć. No, jak widzicie, próbowała. To jest właśnie Natalka. Oby w trasie. Oby w trasie, proszę. No i słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że nie wiedzieliśmy, kiedy będziemy pierwszy raz wyjeżdżać z Natalką, bo mówimy, o, pierwsze dziecko, to będzie długo trzeba siedzieć w domu. Magda mówi, o, ja się będę źle czuła i absolutnie nie będziemy wyjeżdżać nigdzie na początku. 6 tygodni połogu minimum. 6 tygodni bite, absolutnie nie wychodzimy z domu w ogóle. No, ja miałam w planie, jak to ktoś mi doradził, pierwsze dwa tygodnie w łóżku, drugie 2 tygodnie na kanapie. I tak pewnie powinno być, ale ja doszłam do siebie dosyć szybko, jak widać, bo sobie tutaj chodzę elegancko po lesie, z mało, po cesarce, jakoś tak. No i czuliśmy tyle dobrze, żeby sobie gdzieś pojechać jednak, bo my to lubimy najbardziej i myślę, że to dobrze mi zrobi na głowę. I co się okazało, że nasi znajomi je będą w Devon, no a że my się lubimy spotykać, to stwierdziliśmy, że to będzie super okazja do tego, żeby przetestować, jak się mała będzie zachowywać w przyczepie. Jak się przyczepa będzie zachowywać z małą. Jak ogarnąć w ogóle spanie w przyczepie dwuosobowej, teraz jeszcze jedną osobą. Z noworodkiem, zwłaszcza, że no mamy tylko jedno łóżko tak naprawdę. A nie chcemy, w domu nie śpi z nami, więc nie chcemy tam też, żeby spała jakoś między nami. Po pierwsze jest to niebezpieczne, a po drugie, no... Tak nie warto, znaczy nie chcemy, żeby się przyzwyczaiła spać z nami non stop. No tak. Więc następny filmik będzie o tym, jak będziemy kombinować z przyczepą. Ale taka jazda testowa będzie właśnie pojutrze na pierwszym wyjeździe. Jedziemy na Start Bay Caravan Park w Devon. Byliśmy tam już kilka razy, nie na kempingu, ale w tamtych rejonach, bo tam jest piękna latarnia.
Piękne tereny tam są rzeczywiście. Piękne tereny do chodzenia. Jedyny problem taki, że tam, wiecie co, dojazd jest taki bardzo takimi malutkimi, typowo angielskimi dróżkami. Dewońskimi. Ja co powiedziałam? No, angielskimi. Dojazd jest straszny, słuchajcie. Dojazd jest straszny. Dojazd jest taki, że normalnie jadąc tam autem składałem lusterka, żeby przejechać, no a teraz mamy jeszcze jechać z przyczepą. No ale jak inni przejechali, to my też przejedziemy. Także jakoś damy radę, no, będziemy jechać powolutku sobie i będzie spoko. No, także jutro rano, jutro jest niedziela, przestawiam przyczepę, żeby zrobić małą przeróbkę jeszcze łóżka i w poniedziałek sobie rano wyjeżdżamy. I wracamy we wtorek. I wracamy we wtorek. Jedna nocka na sprawdzenie, co i jak. A potem jak wszystko będzie dobrze, to pewnie się zacznie znając życie i znając nas. To będzie mieć szeroko zakreślone plany. No. No dobra, to tyle. To co, fajnie było Was zobaczyć znowu. Mamy nadzieję, że Wam też było fajnie zobaczyć nas po dłuższej przerwie. Znaczy, u Was nie było przerwy. U nas trzy tygodnie. Była. Przerwa z życiorysu. Przerwa z życiorysu, słuchajcie. Trzy tygodnie filmiki oglądaliście, które były nagrane wcześniej. Ten jest w miarę na bieżąco, bo obejrzycie go w środę, a my go nagrywamy w poniedziałek. Proszę. Dwa dni opóźnienia, jak nie my. No prawie jak Amazon po prostu. Prawie jak Amazon. Dostawa od razu. To mieliśmy na górę iść. No dobra, miło było nas zobaczyć. Kończymy. Do zobaczenia w trasie. Ręka już mnie boli. No jak masz taki ciężki sprzęt. Ciężki sprzęt. Pa. To cię boli. Do zobaczenia. Zobaczcie, gdzie Marcin nas ciągnie. No. Przecież tutaj się nie da podjechać w ogóle. No wariat. Żyje? Tu jest droga już, tak chciałbyśmy szli górą.